Spotkanie Narodowej Rady Rozwoju do spraw bezpieczeństwa poświęcone było relacjom polsko-ukraińskim w nowych uwarunkowaniach, zarówno tych wywołanych napięciami symbolizowanymi przez kwestię zbożową, ale ona jest raczej instrumentem niż przyczyną tej całej sytuacji, jak i przez nowe rozdanie na polskiej scenie politycznej w wyniku dopiero co odbytych wyborów parlamentarnych. Główne wnioski dotyczą po pierwsze stwierdzenia, że cel strategiczny Rzeczypospolitej pozostaje ten sam, to znaczy złamanie groźby ekspansjonizmu rosyjskiego, a zatem militarne pokonanie Rosji na polach bitwy na Ukrainie, bez względu na błędy władz ukraińskich popełnionych w polityce na kierunku polskim. Te błędy nie mogą być przyczyną błędów ze strony Polski. Po drugie, że w zakresie obecności uchodźców ukraińskich na terytorium Polski najważniejsze pytanie jest pytaniem o interes Rzeczypospolitej, a ten polega na zatrzymaniu tych ludzi na polskim rynku pracy, a nie ich wypchnięciu na przykład na rynek niemiecki. I stąd reakcje emocjonalne w tym zakresie, w zakresie polityki wsparcia socjalnego dla tej grupy, powinny brać pod uwagę to, jaki skutek chcemy osiągnąć. I tym skutkiem nie powinno być pozbycie się ich z gospodarki polskiej, którą przecież skutecznie budują, tym bardziej w sytuacji, w której nie ma w Polsce istotnego problemu bezrobocia. Także padły propozycje bardzo ciekawe inicjatyw na arenie międzynarodowej związanej z udrożnieniem szlaków eksportu ukraińskich produktów rolnych z istotnym udziałem Polski zarówno jako pomysłodawcy, jak i dostarczyciela zasobów materialnych, przy pomocy których można by tego typu inicjatywy uskutecznić. I bardzo ważnym elementem jest utrzymanie przychylności społeczeństwa ukraińskiego. Pragnę tu rozróżnić wyraźnie między klasą polityczną Ukrainy, która wyraźnie przecenia swoje możliwości, ma błędny obraz miejsca Ukrainy na arenie międzynarodowej i w grze międzynarodowej, a społeczeństwem ukraińskim, które nadal w olbrzymiej, przetłaczającej mierze darzy Polskę szczerą sympatią i pamięta skalę pomocy. To jest widoczne we wszystkich dotąd przeprowadzonych badaniach i tego zasobu, który Polska zbudowała, w który sporo zainwestowała, nie wolno roztrwonić.